Witajcie moi drodzy kochani. Dziś chciałbym zapoznać Was z bardzo fajnymi pompami. To ciekawa pozycja w ofercie Hypo, która zasługuje na szczegółowe omówienie. Chodzi o serię pomp SDV polskiej firmy IBON. Modele z tej rodziny charakteryzują się świetnym stosunkiem jakości do ceny. W tym typu szeregu mamy obecnie dwa modele. SDV311 i mocniejsza SDV315. Podstawową różnicą między modelami jest moc silnika, co przekłada się bezpośrednio na ciśnienie, które zdolna jest wytworzyć pompa. W modelu 311 maksymalne ciśnienie to 6,3 bara, zaś w 315 to aż 9 barów. W obu przypadkach wydajność maksymalna to aż 105 litrów na minutę. Parametry pompy SDV311 będą wystarczające do zasilenia domu jednorodzinnego czy też systemu nawodnienia. Pod warunkiem, że woda w studni jest dość wysoko, powiedzmy na 10 metrach. Jeśli Twoja studnia jest głęboka, z lustrem wody na niskim poziomie lub masz zamiar tłoczyć wodę na znaczne odległości, lepiej zdecydować się na mocniejszy model 315. Wówczas masz do dyspozycji o 3 bary więcej. Jednofazowy silnik o mocy 1100 W zapewnia większe ciśnienie, tym samym większą wydajność przy tym samym zanurzeniu pompy. Jeśli więc Twój ogród jest duży i planujesz doprowadzić wodę do odległego punktu działki, model 315 będzie lepszym wyborem. Jest on bardzo często kupowany przez instalatorów systemów nawodnienia. Pompa ta montowana jest zazwyczaj w rozbudowanych systemach, gdzie potrzeba większego ciśnienia. Przejdźmy do omówienia istotnych cech tych modeli. Obudowa pompy wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej. Wał napędowy i osłona przewodu to również stal nierdzewna. No i coś, co jest rzadkością w tym przedziale cenowym, czyli solidny i długi przewód elektryczny. Fabrycznie wyprowadzono aż 25 metrów kabla. Jest on zakończony wtyczką. Pompy wyposażone są w specjalną, nowoczesną hydraulikę z pływającymi wirnikami, dzięki czemu mogą pompować wodę z zawartością piasku nawet do 5%, bez ryzyka uszkodzenia czy wytarcia wirników. To duża zaleta pompy, ponieważ zwykłe wirniki dużo szybciej się zużywają i traci ona ciśnienie i fabryczną wydajność. Bądźmy jednak realistami. W każdym przypadku piasek będzie skracał żywotność każdej, nawet najdroższej pompy. Jednak rozwiązanie z pływającymi wirnikami zawsze pochodzi dłużej. Pompy z serii SDV mają średnicę 3,5 cala, czyli około 90 mm. To bardzo istotne, ponieważ można je zastosować do studni o praktycznie każdej średnicy, zarówno 160, 125, 110 czy nawet 100. Mało tego, pompa nadaje się także do studni kręgowych. Jednak w tym przypadku powinno zastosować się rurę osłonową, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie silnikowi. Pompę określa się mianem modułowej. To znaczy, że w razie zużycia hydrauliki lub silnika można dany element bardzo szybko wymienić. Standard montażu NEMA gwarantuje, że zarówno silnik, jak i hydraulika są łatwo dostępne na rynku. W związku z tym, że pompy te są dość trwałe, a zarazem w rozsądnej cenie, często na ich bazie buduje się zestawy ze zbiornikami hydroforowymi, aby zasilały całoroczne domy. Ekonomiczne silniki zużywają niewiele prądu, co jest istotne przy ciągłych podwyżkach cen energii. A teraz pokażę Wam ciekawy układ, o który coraz częściej pytają nasi klienci. Chodzi o system bezzbiornikowy wraz ze specjalnym wyłącznikiem sterującym. Zobaczcie, jak to działa. Pompę zanurzamy w studni. Na końcu rury tłocznej umieszczamy głowicę, która zabezpiecza nam studnię przed zanieczyszczeniem. O głowicach opowiadałem w innym filmie. Zobaczcie sobie tutaj na karcie film, aby zapoznać się z tematem. Za głowicą umieściliśmy wyłącznik PC79 i zawór kulowy. Łącznik montujemy w układzie przepływowym, to znaczy bieg wody przechodzi przez niego. Jest to o tyle wygodne, że można go zamontować zaraz przy studni lub już w domu czy w piwnicy. Tak naprawdę tam, gdzie nam pasuje. Ważne jest, aby pobór wody był za automatem. Zasymulujmy to. Podchodzimy do kranu, odkręcamy kran, pompa się automatycznie załącza. Mamy tu zainstalowaną pompę SDV311, a zobaczcie, jakie fantastyczne ciśnienie daje. Kończymy podlewanie, system zamykamy. Chwilę jeszcze pompa pracuje, aby nabić ciśnienie. Czujnik w wyłączniku monitoruje to ciśnienie i wyłącza nam pompę automatycznie.
Wyłącznik PC79 nie tylko będzie nam załączał i wyłączał pompę, ale również zabezpieczał nam przed pracą na sucho. Co jest istotne w upalne lato, kiedy poziom lustra wody w studni może się obniżyć. W tym momencie mamy gwarancję ochrony przed pracą na sucho. Wyłącznik PC79 jako jeden z niewielu ma bardzo łatwą regulację ciśnienia z załączania i wyłączania. Posługujemy się tymi dwiema śrubeczkami i wykorzystujemy zwykły śrubokręt płaski. Górne ciśnienie, dolne ciśnienie. Jak wspomniałem, pompy SDV często wykorzystywane są do budowania całych układów hydroforowych ze zbiornikiem ciśnieniowym. Mało tego, możemy wykorzystać nasz wyłącznik PC79, gdyż jako jeden z niewielu może również pracować ze zbiornikiem. Wystarczy pod obudową przełączyć na specjalny tryb. I działa to jak zwykły zestaw hydroforowy. Plus zabezpieczenie przed pracą na sucho. Reasumując, pompy SDV to ciekawa alternatywa dla droższych włoskich pomp. Sprawdzą się świetnie w domowych instalacjach hydroforowych i systemach nawadniających. Jeśli jednak poszukujesz innej pompy lub nie wiesz, od czego zacząć przy budowie instalacji, zadzwoń do nas. Z przyjemnością podpowiemy najlepsze rozwiązanie. Pozdrawiam. Mam mokrą koszulę, więc kończymy to nagranie. Cześć!